Hejka, dobry wieczór. Witam Was serdecznie na live'ie wtorkowym. Słuchajcie, muszę sobie jeszcze otworzyć notatki, bo coś mi się nie ładują, a zapisałam kilka ważnych punktów, o których chcę Wam dzisiaj wspomnieć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o glow-upie, o wyglądzie. Trochę może być poważnie potem, ale zobaczymy. Póki co jestem bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że Wy też dajcie znać, jak Wam mija dzień. Hej gwiazdy, hej celebrytki wszystkie, bo też Was tu zapraszałam. O, mam to, super. Załapałam się, super, że jesteś na żywo. Tak, słuchajcie, ja jestem dzisiaj bardzo podekscytowana i cieszę się, że mogę się z wami tą ekscytacją podzielić. Kolejne randomowe decyzje podjęłam dzisiaj i bardzo ciekawe rzeczy się dzieją ostatnio. Mam nadzieję, że dla Was sierpień też jest tak niesamowity, bo dla mnie po prostu sierpień to jest póki co top miesiąc i myślę, że tak zostanie. Minęło 6 dni, a jest po prostu niesamowicie. W ten weekend już jak Wam wysyłałam zdjęcia, wrzucałam, wydarzyło się bardzo dużo niespodziewanych rzeczy. Dzień dobry, mocarna, dzień dobry. Szykuję się na stretching, super. Hej, hej. O, pierwszy live, witam Cię serdecznie, Paulina. Jaram się, jutro mam urodziny i dzieją się cuda cały czas. No to życzę Ci już 100 lat na zaś. Dzień dobry, ja właśnie wygrzewam się na plaży. O, super, dawaj znać, gdzie na plaży, czy w Polsce, czy w jakimś innym kraju. Cieszę się bardzo. Mega. Chcę Wam też dzisiaj trochę przekazać na temat tego, czy w ogóle w kontekście relacji, jeżeli chodzi o relacje z mężczyznami, nasz wygląd jest ważny, bo wiem, że wiele kobiet zakłada, że bardzo ważny, więc myślę, że ten live też może trochę zmienić Waszą perspektywę. I też film, który się pojawi, najprawdopodobniej na 99% jutro. Mam nadzieję, bo tym razem nie ja go montuję, więc taka jestem... Nie wiem, na ile jeszcze ufam, czy to będzie w terminie, mam nadzieję, że będzie to w terminie, ale tak, ale będzie specjalny odcinek, długi, także szykujcie się, że to będzie długi odcinek. I tak jak Wam już mówiłam na story, to będzie bardzo, bardzo ważny odcinek. Dla mnie osobiście, mimo że ja teoretycznie te wszystkie rzeczy, które tam się pojawiły, wiedziałam, to już następny dzień dostałam w 3D takie potwierdzenie, że wydarzył się nawet w mojej głowie przeskok. Niespodziewanie. Także ja wiem, że dla Was ten odcinek też będzie bardzo przełomowy. I również na plaży, ale w Holandii, w Polsce. Super, świetnie. Więc będzie dla Was bardzo przełomowy i dzisiaj też może pojawi się jeszcze jeden. Co prawda nie na moim profilu, ale również Wam udostępnię. Także jeżeli będziecie chciały obejrzeć, to zapraszam. Będzie tam również sporo o manifestacji, o intuicji. No po prostu dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, także się cieszę. Też miałam, słuchajcie, taką miłą bardzo sytuację, pewnie gdzieś jeszcze nagram o tym jakiś materiał, TikToka czy coś, ale poszłam na siłownię i w ostatnim czasie bardzo często chodziłam na tę siłownię z mężczyzną i pani dzisiaj, i byłam dzisiaj sama, i pani, która jest tam taka pani sprzątająca i tak dalej, ogarniająca wszystko, zapytała się mnie, dlaczego jestem dzisiaj sama, gdzie ten mój kolega i tak dalej. I mówię, że no dzisiaj go nie ma, tam bla, 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 bla. I ona, słuchajcie, powiedziała: o, bo on zawsze tak za tobą zagląda, on zawsze tak patrzy, tak dba o ciebie, tak, wiecie, po angielsku, jak ona powiedziała, że he takes care of you, and he's looking after you, jak to na po polsku teraz przetłumaczy, no, że tak, wiecie, że się mną opiekuje, jakby, no, po angielsku to lepiej brzmi. I wiecie co, po tym, jak ja to usłyszałam, to miałam takie: Boże. Czyli wiem, że wykonałam dobrą pracę i że jestem w mojej wymarzonej rzeczywistości. Jeżeli ktoś Wam mówi jeszcze z boku, że ten mężczyzna, widać, że za Wami szaleje, że się Wami opiekuje, że za Wami jest w Was wpatrzony, to po prostu nie ma w ogóle do czego się przyczepić. Więc byłem po tym tak miło i tym bardziej, że to nie są pierwszy raz, kiedy coś takiego słyszałam. Także niech to będzie dla Was także informacja i pewnie jeszcze jakieś materiały się w związku z tym pojawią, ale po prostu cudowne.
dobrze było wyznaczyć nowe standardy. Wiem, że Wy też korzystacie z tego, co tutaj wrzucam. I tak samo te nasze najbliższe podcasty będą i najbliższe filmy będą związane z tymi nowymi standardami, także wejdzie to na jeszcze kolejny level. Tak, ja dziś dostałam kwiatki od Misia, no cudownie. Mi tak mówią o moim, ale dla mnie nadal za mało Princess Treatment. No to akurat jeszcze sobie to wrzucimy na kolejny poziom, na spokojnie. Słuchajcie, wasze glow upy, które przepłynęły w ciągu ostatnich dni, to też było wszystko takie nieplanowane, bo ja wrzuciłam swój, bo mi przypadkiem tam przy zmianie strony wyskoczyło na fejsie i zobaczyłam, jak bardzo się moja twarz zmieniła i moja energia. Miałam takie wow, a to od października zeszłego roku. Będzie dzisiaj o tych sylwetkach i tak dalej. I miałam takie wow i wrzuciłam Wam to na story i Wy zaczęłyście wysyłać swoje glow upy i po prostu przepiękna rzecz się wydarzyła, bo jesteście ogromną inspiracją i pokazujecie, jak ta zmiana wewnętrzna wpływa na naszą zmianę zewnętrzną. Oj tak, moje koleżanki mówią, że mam szczęście, że mam takiego mężczyznę, a ja wiem, że to żadne szczęście, tylko moje standardy. No dokładnie, to nigdy nie jest szczęście. To jest również wynik naszej pracy wewnętrznej. Więc przepiękne glow upy, przepiękne kobiety, cudowne kobiety. Jestem z Was dumna, myślę, że Wy też możecie być z siebie jak najbardziej dumne. I stąd też zainspirowałyście mnie, aby zrobić dzisiaj tego live'a i też inne sytuacje w moim życiu mnie tak trochę zainspirowały, bo chciałam Wam powiedzieć o pewnej historii, którą miałam jakiś czas temu, ale może najpierw zacznę jeszcze od tego, co się pojawi dzisiaj, co się pojawi jutro, jeżeli chodzi o te nagrania, w których, jak widziałyście, nie brałam udziału sama, tylko z pewnymi mężczyznami, to oni tam oni tam bardzo dużo powiedzieli o ich standardach wobec tego, czego oni jako high value men, wartościowi mężczyźni na pewnym poziomie, czego oni oczekują od kobiet. I szczerze mówiąc, zobaczycie jakieś tam 2-3 godziny nagrań, jeżeli obejrzycie wszystko. Bardzo mało tam było o wyglądzie. Bardzo mało tam się pojawiło cokolwiek o wyglądzie. I myślę, że to też pokazuje, jak mało ważne to jest. Mam wrażenie, że wiele kobiet ma takie założenia, że mężczyźni tak strasznie patrzą na wygląd, że to jest najważniejsza rzecz, którą oni będą widzieć i oni chcą być z najpiękniejszą kobietą. Myślę, że po obejrzeniu tych materiałów każda z Was zobaczy, że to tak nie jest. That's not the point. I dlaczego ja też byłam taka wzruszona i nagrałam się Wam na story po tych nagrywkach, tych podcastów tutaj? Dlatego, że do mnie też tak bardzo mocno przepłynęło, że my całe życie się zażynamy, żeby wyglądać najlepiej, żeby być najlepsze w łóżku, być najlepsze w gotowaniu, czasami być najlepsze w sprzątaniu niektóre kobiety. Żeby być najbardziej kulturalne, umieć się najlepiej zachować, żeby być najmilsze, żeby być najbardziej emocjonalnie inteligentne, żeby w każdym aspekcie być najbardziej, bo my zakładamy, że tylko wtedy zasłużymy sobie na bycie w związku z takim mężczyzną, z mężczyzną, który będzie o nas zabiegać, będzie tym prowajderem, będzie tym mężczyzną z sukcesem, który naprawdę bardzo dużo w swoim życiu osiągnął, że on też chce kobiety, która jest w każdym aspekcie najlepsza. To, co oni tam powiedzieli, pokazuje, że to jest totalnie bzdura i mam nadzieję, że po tym weźmiecie taki wydech, że tak Wam zejdzie kamień z serca i zobaczycie, że to nie jest takie trudne, że my się nie musimy tak bardzo zażynać, żeby uwierzyć, że możemy być w związku z takim mężczyzną. To, co my musimy tak naprawdę zrobić, to pozwolić sobie uwierzyć, że ja już zasługuję, że ja już jestem wystarczająca, aby być kochaną, aby być chcianą, aby być rozpieszczaną. Nie dlatego, że będę miała najpiękniejszą sylwetkę, najlepsze ciało. Nie dlatego, że ja będę, nie wiem, miała twarz perfekcyjną i zawsze idealny makijaż. Nie dlatego, że ja będę najmądrzejsza i najbardziej inteligentna. Nie dlatego, że ja też osiągnę jakiś sukces i będę mieć pieniądze. I tak zamanifestuję mężczyznę z pieniędzmi. Nie. Więc to tutaj zostawię,
zobaczycie same, nie słuchajcie tego z moich ust, posłuchajcie tego z ust mężczyzn, że nie trzeba być perfekcyjną i to dla nich wcale nie jest najważniejsze. I tak, liczą się najbardziej nasze przekonania i to, na ile my jesteśmy w stanie uwierzyć, że możemy być z takim mężczyzną, jaką my przyjmujemy perspektywę. Ale ja wiem, że też wiele kobiet, mam tutaj moje celebrytki z programu Celebrytka, bo zapraszałam Was, żebyście weszły, także cieszę się, że i pewnie większość z Was jest, a jak nie, to nadrobicie sobie potem. Więc bardzo często też oprócz tego tematu związkowego, relacji mężczyzn, prawda jest taka, że też boimy się często wychodzić do ludzi, tak? Boimy się na przykład zacząć czegoś coś nagrywać w internecie, działać, czy też wychodzić do większego, że tak powiem, światła reflektorów, być w spotlight, po prostu, wiecie, świecić swoim światłem na większą skalę, dlatego że boimy się, że wtedy zostaniemy ocenione. Więc zakładamy, że dopiero jak coś ja zmienię w swoim wyglądzie, będę jeszcze piękniejsza, jeszcze szczuplejsza, będę miała jeszcze piękniejsze wszystko, wtedy mogę zacząć, jestem, super, cieszę się, że jesteście. To zakładamy, że wtedy dopiero właśnie jak zmienimy jakoś swoje ciało i będziemy idealne, to wtedy zasłużymy, żeby zostać, nie wiem, tiktokerką, influencerką, piosenkarką, malarką, żeby zostać bizneswoman, która nagrywa, wrzuca coś na temat swojego biznesu online. Ten moment nigdy nie nastąpi, dopóki my nie założymy, że już dzisiaj możemy. I wcale mnie nie dziwi, słuchajcie, że to jest straszne, no bo prawda jest taka, że wrzucając coś do internetu, czy ogólnie stając się bardziej popularną, narażamy się na te komentarze i bardzo prawdopodobne jest, że one się jednak pojawią. Że ludzie będą komentować nasze ciało i nie mówię Wam, że o, jak ktoś ma, nie wiem, dużą nadwagę, to akurat to będą komentować. Prawda jest taka, że ludzie zawsze znajdą coś, co im się nie spodoba, do czego będą się chcieli przyczepić. Na przykład, może teraz chyba ja wyłączyłam jakiś czas temu tam komentarze pod tą rolką, to już tego nie będzie, bo tam za duży syf się zrobił, to trafiło na jakąś tam falę dziwnych mężczyzn, ale bardzo często jest tak, że na przykład jak ja coś piszę, jakiś post albo rolkę, która w ogóle jest niezwiązana z wyglądem, ale ona się nie podoba mężczyznom, to oni bardzo często próbują uderzyć w mój wygląd czy w moją sylwetkę, bo to jest taki mechanizm obronny, prawda? Więc zobaczcie, nawet jeżeli robimy coś niezwiązanego z naszym wyglądem, nie obnosimy się wyglądem, nie mówimy o tym wyglądzie, czy w ogóle wyglądamy tak, można powiedzieć, neutralnie, czyli nie wyróżniamy się czymś bardzo, i tak znajdzie się ktoś, kto będzie chciał się do tego wyglądu przyczepić, więc ja rozumiem, że to może być taki punkt, którego my się boimy, ale tam za tym nie ma nic strasznego, więc to jest tylko kwestia pokazania naszemu umysłowi, że słuchaj, nie ma w tym nic zagrażającego. Bo to, co ja zawsze mówię i w moich programach, i tutaj w różnych treściach, to, że nasz umysł, prawda, jego główną rolą jest, jego głównym zadaniem jest utrzymać nas przy życiu. Więc on, chcąc utrzymać nas przy życiu, trzyma się tego, co bezpieczne. I to będzie ważna informacja, więc proszę słuchajcie. Dlaczego tak wiele osób ma problem ze schudnięciem? Dlatego, że przez większość swojego życia albo przyzwyczaiła się do tego, że na przykład ma nadwagę, że ma taką sylwetkę, a nie inną. Dlatego ich mózg zakłada, że bycie w takiej określonej wadze to jest mój stan bezpieczny. Tu jestem bezpieczny, bo ja to znam, do tego się przyzwyczaiłem. Więc jeżeli taka osoba chce zacząć zmieniać swoje ciało, schudnąć, przytyć, zmienić na jakikolwiek sposób, to nasz umysł uznaje to za zagrażające, za niebezpieczne, bo on tego nie zna, prawda? Więc cały sęk jest w tym. Ja słuchajcie, byłam w swoim życiu i w zaburzeniach odżywiania i na jakby weszłam wiele razy na ścieżkę odchudzania, zmiany swojego ciała, więc bardzo dużo z tamtych lat, z tamtych wszystkich doświadczeń mogę teraz wyciągnąć wniosków. I prawda jest taka, że to nigdy nie było o tych zmianach w rzeczywistości zewnętrznej. Zastosuj taką dietę, nie wiem, jakieś paleo, IF, wejdź na post jakiś, dieta pudełkowa, już nawet zapominam, nie wiem, tłuszczowo-białkowe, jakieś tam rzeczy, keto. No wszystkie te ścieżki, nie, to można, wiecie, próbować liczyć kalorie, wchodzić
w 3D, w diety i coś zmieniać, żeby może coś się zmieniło w nas, ale prawda jest taka, że to jest o wiele trudniejsza droga i o wiele bardziej mniej stabilna. Bo co jest stabilne? Jak Wam już mówiłam wielokrotnie, nasze decyzje w 95% wynikają z naszych podświadomych przekonań. Więc jeżeli my to od nich zaczniemy, naturalnie będzie, że nasze zachowania w ciągu dnia też się zmienią. Jeżeli chcesz zmienić swoje ciało, swoją sylwetkę, swój wygląd, zacznij od tego, że zmieniasz swoje przekonania i za tym idą wszystkie decyzje następnie, które Ci do tego poprowadzą, do Twojego efektu. Nie ma innej opcji. Więc jeżeli każda osoba, która chciałaby schudnąć, czy przytyć, czy cokolwiek, weźmy sobie tutaj za przykład schudnąć, zaczęłaby od tego, że ona zmienia swoje przekonania na temat tego, czy to jest dla niej bezpieczne, czy nie, czy jej umysł poczuje się w tym bezpiecznie i będzie sobie powtarzać tą historię, w której tą nową rzeczywistość, w której chce się znaleźć, to będzie bardzo prosty i lekki proces. Bo naturalnie każde kolejne działanie będzie ją do tego doprowadzać. Więc na przykład, jeżeli chcemy też zacząć bardziej świecić w internecie tą energią celebrytki, no to musimy sobie pokazać, że to jest dla nas bezpieczne, tak? Pokazać naszemu umysłowi, słuchaj, widzę, że to jest nowe, ale musisz mi teraz uwierzyć, że to jest bezpieczne. Tak samo jak ktoś chce schudnąć, musi pokazać swojemu umysłowi, że to jest dla niego teraz bezpieczne, żeby być w tej mniejszej wadze, bo on się przyzwyczaił przez wiele lat, że to jest coś dla niego zagrażającego. It's that simple, that easy. Więc myślę, że tutaj chciałabym postawić kropkę. Tak myślę, czy coś jeszcze w tym temacie chcę teraz Wam dopowiedzieć, czy przejdę do kolejnego punktu. Możemy też sobie tak naprawdę zadać takie pytanie, jakie ja mam teraz korzyści z tego, że ja nie jestem najpiękniejszą wersją siebie. My bardzo często mamy z tego korzyści. Więc na przykład, jeżeli wiemy, że cały czas zakładamy, że ja zacznę nagrywać na przykład TikToki, jak schudnę 15 kilo, bo wtedy wiem, że będę ładniejsza i więcej osób będzie chciało to oglądać, no to zastanów się, jak zadasz sobie pytanie, jakie mam teraz korzyści z tego, że ja jeszcze nie jestem na przykład szczuplejsza, czy nie jestem najpiękniejszą wersją siebie, no to na przykład mam takie korzyści, że nie muszę wyjść z mojej strefy komfortu i zacząć nagrywać na TikToku i wiem, że to by mogło potencjalnie spowodować hejt, więc ja się nie muszę z tym mierzyć. Czyli moją korzyścią jest to, że zostaję w mojej strefie komfortu. Bardzo często jak sobie uświadomimy już te korzyści, które z tego mamy, no to już nam trudniej jest nie podjąć się tego działania. Więc możemy sobie zadać takie pytanie. I mam nadzieję, że już samo usłyszenie tego, jak proste to jest, będzie dla Was powodowało przeskoki. Że po prostu nasz umysł się rozgościł w tej rzeczywistości, w której coś jest jeszcze nie tak, jak my byśmy chciały. I dlatego tak ciężko jest nam ruszyć do przodu. Ale nie dlatego, że to jeszcze coś w 3D jest źle, to jeszcze dieta nie taka, to jeszcze może za mało ćwiczę, może nie mam wystarczająco dużo czasu, bla, 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 bla. To są takie, wiecie, wytłumaczenia. Skoro 95% wynika z naszych podświadomych założeń, to czym jest te 5%? To, co my wybieramy świadomie. To jest to wychodzenie spoza schematów. Jeżeli dotychczas na przykład cały czas robiłaś to samo, czyli no myślałaś tak samo, bez żadnej takiej kontroli, bez analizowania tego, co się w tych myślach pojawia, tylko tak z automatu, a teraz zaczynasz świadomie wybierać, że na przykład powtarzasz nowe afirmacje, no to tak zaczynasz coś zmieniać, tak? Świadome, to 5% świadome, oczywiście to się zaczyna robić coraz więcej, no bo jeżeli coraz więcej jesteś, coraz częściej jesteś świadoma tego, co się tam pojawia, to będzie więcej. Więc tak, to jest to, co my wybieramy teraz świadomie, coś, co nie wychodzi z tego, co my już doświadczyłyśmy wcześniej, co już znamy. 17:17, miałam właśnie 19:19 niedawno. Od czego polecasz zacząć zmianę nad sobą? Jaki produkt najlepiej zakupić na początku? Więc ja mam mniej już takich produktów. Zależy w sumie tak naprawdę, jaki cel byś chciała osiągnąć, bo nie mam czegoś takiego, co by było raczej teraz dobre,
takie ogólne bardzo, nie wiem, jeżeli chodzi o temat manifestacji. Raczej tutaj zależy, czy chcesz, nie wiem, poprawić swoje relacje i zacząć wyznaczać nowe standardy, to zdecydowanie program Nowe Standardy. Celebrytka jest super. Też, jeżeli ktoś zaczyna od podstaw, to celebrytka jest super, bo wytłumaczyłam tam o afirmacjach i jak zacząć afirmować i lecimy sobie tam też z manifestacją, z tym, jak nie bać się świecić swoim światłem i porzucić lęk przed byciem zobaczoną. Kobieta sukcesu, jeżeli chcesz być high value woman, chcesz osiągać sukcesy, jeżeli chcesz się spełnie zarabiać więcej pieniędzy. Także tutaj zależy właśnie od celu. Ej, a mogę puścić te podcasty na głos, żeby mój słyszał, czy raczej lepiej posłuchać w słuchawkach? To będzie też po angielsku, więc zależy od Was. W moim na pewno postaram się, żeby były napisy. Nie wiem jak chłopaków, czy oni zrobią te napisy, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Ale na pewno ten o związkach, o relacjach będzie z napisami po polsku. Także zależy, czy umie ten angielski. Natomiast czy to będzie kontrowersyjne, czy nie, to już zależy, jakie kto ma przekonania, tak? Bo dla mnie na przykład tam nie było nic kontrowersyjnego, ale wiem, że jak to się pojawi w internecie, to różne rzeczy mogą być tam skomentowane. Chociaż zakładam, że większość tych dziwnych mężczyzn, którzy komentują tam te moje niektóre relacje, to oni raczej nie będą umieć angielskiego. Jak mi się wydaje. Mi się wydaje, że jak kobieta ma super energię, to automatycznie wygląda najpiękniejszą. Tak, dokładnie. Już się jaram. Tak, to będzie super, słuchajcie. Więc chciałam Wam teraz przytoczyć taką jedną sytuację. Kiedy raz byłam na siłowni i podeszła do mnie kobieta. Więc to generalnie, jeżeli macie zaburzenie odżywiania, to od razu mówię, że to może być trochę triggerujące, także trigger alert, trigger warning, tutaj muszę powiedzieć od razu, że będzie. Natomiast chcę Wam przekazać tą historię, bo dla mnie to jakby bardzo mnie to poruszyło też przez to, ile lat byłam w zaburzeniach odżywiania. Więc uważam, że warto, żeby to poruszyć. Mianowicie, ona właśnie do mnie podeszła na siłowni i ona zaczęła ze mną rozmawiać takim tekstem, że ona nie ma siły. W sensie, nie było takie, że nie, o Boże, nie mam siły, tylko to było takie, wiecie, że była naprawdę zmęczona tymi ćwiczeniami. Mówię, o Boże, już nie daję rady, już nie mam siły. A ja wiecie, a ja sobie tam chillerka ćwiczę i zapytałam ją, czy nie jadła śniadania, czy jadła śniadanie, bo tak, nie wiem, pierwsze mi to przyszło do głowy, było dosyć wcześnie. I ona właśnie powiedziała, że ona nie jadła tego śniadania. Ja mówię, o, no to pewnie też tak, dlatego, bo ja często jak też przychodzę ćwiczyć naczczo, to też mi jest trochę trudniej niż na przykład po śniadaniu, wiecie, taka gadka szmatka, tak? I ona potem nagle zaczęła się bardzo przede mną otwierać i mówić mi, nie wiem na ile to jest znane w Polsce, ja tego nie mówię, żeby to rozprzestrzeniać, dlatego też Wam tak nie powiem dokładnie, co to jest. Niemniej jednak jest taki sposób i on tutaj, mam wrażenie, jest troszeczkę bardziej popularny, na to, żeby zrobić coś, wziąć coś, że tak powiem, co sprawia, że nie mamy apetytu, że po prostu hamuje poczucie głodu, łaknienie, tak? Przez pierwsze dni jest nam niedobrze, chce nam się wymiotować, potem to się uspokaja, natomiast no to sprawia, że nie mamy chęci jeść, przestajemy czuć ten głód. I ona mi właśnie powiedziała o tym, ja już wcześniej o tym gdzieś tam słyszałam. No i wiecie, to ona mi powiedziała po to, żeby po prostu się podzielić tą informacją, bo ona to bardzo ogólnie zachwalała, że to jest super i tak dalej, że świetna metoda, że w końcu nie ma chęci na słodkie, że w końcu nie podjada, że w końcu w ogóle nie je, że ostatnio jadła, nie wiem, że ostatnio jada tylko jeden posiłek na przykład dziennie i bla bla bla, i że schudła tyle i tyle. No ja mówię, spoko. Fajnie, że jest zadowolona z efektu i w ogóle, ale słuchajcie, ona się mnie spytała też, ile ja na przykład robię treningów tygodniowo. Ja tam jej mówię, że tak z 4-5 i się pytałam, jak tam ona. Ona mówi, że też tyle robiła, ale na przykład teraz zrobiła jeden w ciągu tego, że to jest jej pierwszy tam od tygodnia i że robi teraz jeden w tygodniu, bo nie ma siły. Bo jeszcze raz mówię, to jest trigger alert, więc jeżeli wiecie, że Was to będzie triggerować, no to od razu mówię, jeżeli chorujecie na zaburzenia,
Natomiast właśnie ona powiedziała, że ja zrobiła jeden, bo nie ma siły, bo nie je, tak? I wiecie, skoro się przede mną otworzyła, też zapytałam się, co jeżeli chodzi o jej miesiączkę i tak dalej, jak to tam wygląda i w ogóle, no bo tak się podzieliła ze mną tą informacją, jakby chciała mnie do tego też zachęcić, zainspirować, że to jest fajne. Więc ja tak właśnie zapytałam, no i tak trochę unikała tego tematu, mam wrażenie. I wiecie, ja rozumiem, że my jako kobiety jesteśmy w społeczeństwie i przez presję tego społeczeństwa bardzo programowane na to, jak ważny jest nasz wygląd, ta sylwetka, jak powinnyśmy być szczupłe. Tym bardziej, słuchajcie, tutaj w Dubaju, no, ten standard piękna jest postawiony bardzo wysoko. Nie ukrywam, że mam wrażenie, jak nawet tu przyjechałam, się przeprowadziłam, poczułam większą presję kładzioną na to, jak powinnam wyglądać, niż wtedy, kiedy byłam w Polsce. Więc to jest taka presja i sama tworząc też w internecie doświadczam tego, tak, gdzie cały czas jest mój wygląd komentowany i ja to wiem i ja wiem, że ludzie mnie oceniają i pod prawie każdym tam postem czy filmem gdzieś to się pojawia. Więc jeżeli ktoś tutaj jest kobietą, no to ja też to rozumiem, więc to nie jest tak, że ja chciałam oceniać tą kobietę, tylko ja rozumiem, dlaczego ona mogła podjąć takie, a nie inne decyzje. Tylko zrobiło mi się po prostu przykro. Zrobiło mi się przykro w tamtym momencie, dlatego że, wiecie, ja przez wiele lat, kiedy byłam nastolatką, byłam w tym i też próbowałam schudnąć za wszelką cenę. Za wszelką. Próbowałam zmieniać swoje ciało, bo go nienawidziłam i próbowałam wszystkich sposobów, które by mi to dały. Nie zastanawiając się, jak to wpływa na mnie, jak ja się będę czuć po tym, tak? I co się stanie z moim zdrowiem. Co się stało potem z moim zdrowiem? No to, że nie miałam miesiączki do 21 roku życia w ogóle, nigdy nie dostałam, bo się odchudzałam jako nastolatka. Kto jest ze mną od czasów zaburzeń odżywiania, to zapewne pamięta tę historię. No i dopiero potem, jak się pogodziłam ze swoją kobiecością i z tym, że polubiłam siebie, to ta miesiączka wróciła i ją zamanifestowałam. Natomiast no, przez wiele lat krzywdziłam się. To była po prostu przemoc stosowana moja wobec siebie. I niektórzy się krzywdzą, wiecie, na inne sposoby, stosując inne metody. Niektórzy się krzywdzą poprzez sposób taki jak dieta i ćwiczenia. I ja sobie myślę, jak bardzo my mamy po prostu trudno jako kobiety, jeżeli przychodzi kobieta na siłownię i ona widzi mnie i wiecie, ja przerzucam czasami duże ciężary na siłowni. Nie mówię, że to jest najlepsza ścieżka, ja to po prostu lubię, to jest mój sport, który od wielu lat praktykuję i jest mi z tym dobrze i się cieszę, że mogę to robić, tak, że jestem zdrowa, że moje ciało ma energię, żeby przekraczać swoje limity, pobijać swoje rekordy, żeby czerpać z tego przyjemność, widzieć efekty, jeżeli chodzi o moje ciało i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, ja zawsze jak wstaję, to mam takie, o Boże, pójdę sobie na siłownię, znowu zrobię to, to, to i to, pełne energii i się cieszę, że mogę. I zobaczcie, podchodzi do mnie kobieta, która nie ma w ogóle energii, żeby dokończyć swój trening pierwszy po tygodniu, bo nie jadła i ona jest z tego zadowolona, i wręcz proponuje mi. Ja powiem Wam szczerze, że się cieszę, że w tym momencie w życiu nigdy nie oddałabym mojej energii, którą mam na wykonywanie tych treningów i ogólnie do życia, żeby cieszyć się z tego, co robię każdego dnia i mojego zdrowia, którym teraz emanuję, na to, żeby czuć się 24/7 zmęczona tylko po to, żeby schudnąć 10 kg. Ja byłam w swoim życiu szczuplejsza 10 kg i nie mówię, że to się musi wiązać z niezdrowiem i tak dalej, albo że tylko, że ta dieta ma takie aż znaczenie, bo wiemy, że to wszystko chodzi o przekonania. Natomiast tutaj było wyczuwalne, że z tych przekonań wynika, że jest na nas, na kobiety, taka presja położona czasami, żeby być szczupłe, żeby być najpiękniejsze, żeby zrobić wszystko dla tego wyglądu, że my jesteśmy w stanie poświęcić naszą energię i nasz dobrostan psychiczny, fizyczny. No bo okej, jeżeli ona chciała wybrać robienie, żeby nie mieć siły w zamian za to, że będzie mieć swoją sylwetkę, okej.
Ale dlaczego takim kosztem? Ja chcę Wam pokazać, że to nie musi być takim kosztem. To nie musi być kosztem tego, że my się będziemy czuć okropnie. I już sama manifestacja nam to daje, tak? Bo my wtedy wiemy, że poprzez samą zmianę przekonań możemy zmienić nasze ciało. I chciałabym, żeby ta wiadomość przepłynęła do jak najszerszego grona i chciałam to poruszyć, bo tak jak Wam powiedziałam, jako osoba, która sama przez wiele, wiele lat przechodziła przez zaburzenia odżywiania i niszczyło mi to życie i nie było tam w ogóle przestrzeni na budowanie relacji ze sobą, z innymi, nie było tam przestrzeni na tworzenie swojej pasji, kreowanie, bo tam było tylko zmęczenie, nienawiść do siebie, wstyd za to, co robię i brak poczucia sprawczości, że ja mogę z tego wyjść. A dzisiaj jako osoba zdrowa, mając bardzo dużo energii do tego, co robię i szczęśliwa, wiem, że to nie musiało tak wyglądać. Gdybym ja wtedy dostała te narzędzia, które chcę Wam też dzisiaj przekazać, że nasz wygląd, co też pokazują Wasze glow-upy, może zmieniać się przez zmianę naszych przekonań. Nie musicie brać czegoś, co sprawi, że będziecie chciały wymiotować, że będzie Wam niedobrze, z nienawiści do swojego ciała i takiej chęci zmiany go za wszelką cenę. Nie, można to zrobić z miłością do siebie, wręcz zaczynając od tej miłości do siebie. Budując ją najpierw, gwarantuję Wam, że zmienią się Wasze zachowania. Bo dlaczego tak wiele osób wpada w zaburzenia odżywiania? Bo nienawidzą siebie i swojego ciała. I to jest działanie, które właśnie wynika z tych przekonań dotyczących nienawiści. Jeżeli ja zaczynam kochać siebie i zaczynam zmieniać te przekonania dotyczące tego, jak ja siebie widzę, nie ma szans, że będę podejmować się tych samych działań. One, te działania będą musiały się zmienić. Więc dlatego wiele osób tak naprawdę jest im trudno wyjść z tych zaburzeń, bo nawet jak idą do specjalistów, to specjaliści skupiają się na tej pomocy takiej zewnętrznej. Co powinna zmienić w diecie, co powinna zmienić w ćwiczeniach, co powinna zmienić tam, tam, tam i tam. Ale gdyby najpierw skupili się na tym, co można zmienić od wewnątrz, z jakich przekonań wynika to, że Ty dokonujesz się takich działań wobec siebie, a nie innych, to by było o wiele prostsze. I zrozumienie tego też mi pomogło wyjść z zaburzeń odżywiania i wszystko, co robię, robić z miłości do siebie i z szacunkiem do tego, jak ja się czuję i czego ja potrzebuję w danym momencie. Zaczynając od diety, treningu, poprzez to, czy ja się wysypiam, czy ja najpierw zdecyduję się zrobić 13 godzin pracy, czy jednak trochę zdecyduję się odpocząć, zanim mi się te baterie wyczerpią. Czy ja decyduję się myć gary, bo nie wytrzymam, zanim pójdę spać, mimo że, nie wiem, już nie mam siły. Czy stwierdzę, że walić to, wybieram swoje dobro i to, że muszę teraz odpocząć, bo moje ciało mi to mówi. Czy wybieram zmuszać się do pracy, kiedy jestem w pierwszym dniu miesiączki, nawet jeżeli czuję się mega słabo i kręci mi się w głowie. Czy decyduję się zostawić tą pracę i uwierzyć, że nic się nie stanie, bo dzisiaj to, jak ja się czuję, jest najważniejsze. To wszystko bierze się z tego, jak ja widzę siebie, jak ja traktuję siebie i co ja stawiam w swoim życiu za priorytet. Więc chciałam, żeby to przepłynęło dzisiaj do osób, które tego potrzebują i potrzebowały. Ten statek, płynący statek za Twoimi plecami, coś pięknego. Tak, słuchajcie, to jest przepiękny widok. Więc stateczki sobie pływają na wodzie. Się zrobiło ciemno w międzyczasie. Bardzo wartościowy live. Cieszę się niezmiernie. To są, słuchajcie, wszystko rzeczy, które chciałabym kiedyś również usłyszeć i które chciałabym dzisiaj przekazać osobom, które tego potrzebują, bo wierzę, że do takich osób to właśnie trafi. I tak naprawdę, słuchajcie, też jeżeli wracając do tego tematu relacji, jeszcze raz próbując coś dopowiedzieć odpowiadając na to pytanie, czy mężczyźni naprawdę tak bardzo patrzą na to, jak kobiety wyglądają, to powiem Wam, że tak z punktu widzenia właśnie naszych przodków i naszej biologii, ważniejsze jest to, czy taka osoba wygląda zdrowo. Bo wiele, wiele osób może próbować się znowu zażynać, żeby być jak najszczuplejsze, czy żeby być jakieś X. A prawda jest taka, że tu chodzi tylko o to, czy my wyglądamy zdrowo, tak? Bo na poziomie podświadomym taki mężczyzna patrzy, czy taka kobieta będzie w stanie urodzić mu zdrowe dzieci.
tak jak my patrzymy, czy on jest nam w stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa i się nami zaopiekować i naszą rodziną, kiedy mu te dzieci urodzimy. Czy będzie dobrym ojcem dla naszych dzieci, prawda? To tak samo oni patrzą, czy ona będzie dobrą matką dla moich dzieci, czy jest w stanie mi urodzić zdrowe dzieci. That's all. Więc to nigdy nie było o tym, chociaż my sobie wymyśliłyśmy czasami inaczej w naszej głowie, że to musi być jakaś, nie wiem, idealna, określona twarz, czy to musi być jakiś konkretny kolor włosów, czy to musi być jakaś konkretna sylwetka. Jeżeli my zaczniemy działać wobec siebie z tego poziomu, że ja chcę być tą najzdrowszą wersją siebie, która będzie czuła się najlepiej, to też oni będą nas widzieć jako tą najzdrowszą kobietę i to jest dla nas i dla nich najbardziej atrakcyjne. Kiedy widać ten glow, który płynie z tego, że my siebie kochamy i my siebie akceptujemy. Słuchajcie, jak ja siedziałam z tymi mężczyznami tutaj i my nagrywaliśmy te filmy, to oni się mnie zapytali i to było pytanie od osoby, która w ogóle się nie zajmuje energią i nie ma żadnego pojęcia na ten temat. I ta osoba, ten mężczyzna się mnie spytał, czemu ja na tym nagraniu się świecę bardziej od nich, czemu ja mam jakiś inny glow, czy na mnie bardziej pada ta lampa, czy co. I faktycznie tak było. I drugi tam powiedział, że nie, po prostu ona tak wygląda, się świeci. Ja wiem, co oni mieli na myśli, ale to właśnie jest to, kiedy my rozumiemy, jaka energia płynie z naszych pozytywnych przekonań o sobie. I zobaczcie, jeżeli widziałyście te wszystkie glow-upy, które się wydarzyły, które mi przesyłałyście, to nawet nie jest tak, że w sensie wy się stałyście piękniejsze, ja to widzę, ale każda z was wyglądała jakoś tak bardziej świetliście. Tak promiennie, tak jasno. I to właśnie jest to. To jest ta zmiana przekonań o sobie samej. Super, to brzmi, najzdrowsza wersja siebie. No dokładnie, i wtedy całkowicie inaczej zaczynamy podchodzić i wtedy zmieniają się też efekty. Bo jeżeli my chcemy robić coś z nienawiści do siebie, to wtedy jest bardzo duża presja, bardzo dużą presję kładziemy na to i na nasze ciało i ono wtedy wbrew pozorom będzie się bronić. My będziemy jeszcze się podejmować działań, które będą przeciwne do tego, co chcemy. No bo jeżeli my cały czas myślimy, mamy takie przekonanie, że zmieniamy nasze ciało, chcemy zmienić nasz wygląd, bo siebie nie lubimy, no to my musimy dostać jeszcze więcej dowodów na to, że my siebie nie lubimy. A kiedy dostaniemy dowód na to, że my siebie nie lubimy? Kiedy nie jesteśmy w stanie trzymać się tych naszych założeń, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma zaburzenia odżywiania z nienawiści do siebie, no a zawsze mamy je z nienawiści do siebie, jakiejś takiej podświadomej, z chęci zmiany, no to i wtedy, wiecie, na przykład wchodzimy na kolejną dietę, nie jesteśmy w stanie się na niej utrzymać i się zaczynamy objadać, co się pojawia? Wstyd do siebie, nienawiść do siebie. Czyli dostajemy jeszcze więcej powodów do nienawiści do siebie i jeszcze bardziej sobie udowadniamy, że coś jest z nami nie tak. Bo jeżeli byśmy się trzymały tych założeń, to byśmy były bardziej szczęśliwe i byśmy myślały, Boże, jaka jestem super, że chociaż jestem w stanie się trzymać swoich założeń. A co kobiety często myślą? Boże, obiecałam sobie, że nie będę jeść słodyczy i znowu nie dotrzymałam mojego słowa. Czemu nawet tego nie umiem się przytrzymać? Czemu nie mam żadnej silnej woli? Czemu ta inna kobieta z internetu, ona jest w stanie trzymać się tej swojej diety, a ja nie? No właśnie dlatego, bo ty to robisz z takiego podejścia. Urodziłam 5, nie oczekuję od siebie sylwetki modelki, cieszę się sobą, że mogłam dać tyle żyć. Cudownie, gratulacje. Jestem pod wrażeniem tego. Coś w tym jest, bo moje koleżanki od kilku miesięcy powtarzają mi, że jestem coraz bardziej promienna. No dokładnie tak, dokładnie tak. Więc słuchajcie, ja bym też chciała, żeby to, co ja dzisiaj do was mówię, wpłynęło na to, że my będziemy czuły taką mniejszą presję związaną z tym... Komputerek mi się wyłączył. Oj. Coś się z nim zaczęło dziać, więc mocna energia. Żebyśmy porzuciły tę presję i się lampa aż wyłączyła. No słuchajcie, mocna energia, dużo rzeczy się dzieje. Żebyśmy porzuciły tę presję tego, że my musimy być zawsze najpiękniejsze i zawsze idealne. Bo po co? Ani to nie sprawi, gwarantuję wam, że to nie sprawi, że będziecie miały tam większe wyświetlenia, czy będziecie osiągać lepsze wyniki finansowe. Ani to nie sprawi, że będziecie się bardziej podobać mężczyznom.
ani to nie sprawi, że będziecie wy się lepiej czuć ze sobą. Bo jeżeli nic się nie zmieni w środku, to zmiana czegokolwiek na zewnątrz również nie zmieni tam innych aspektów waszego życia, ani tego, jak wy się czujecie. U mnie co chwilę się coś dzieje. No tak, no u mnie też zawsze jakieś takie, nie wiem, światła gasną, zapalają się, coś pika, coś... Też kilka razy usłyszałam ostatnio, że promienieje. Cudownie. Tak, nagle światła mrugają, bo się wypalają. Znam to. A propos glow upu, to w mojej podstawówce nie byłam uznawana za atrakcyjną, a potem odkryłam Ciebie, wystarczyła afirmacja i zmiana wewnątrz, a już w liceum miałam ogromne powodzenie i pokochałam siebie. Cudownie. Cudownie. Dokładnie tak, kochane. I ja się cieszę, bo uświadomienie sobie tego pozwoliło mi tak naprawdę żyć w takim spokoju, bez zastanawiania się, co ja jeszcze powinnam zmienić, bez zastanawiania się, czy jak tak się pokaże w internecie, to ktoś to skomentuje. Pewnie skomentuje. Czy mnie to obchodzi? Nie. To jest moja impreza na moich social mediach, więc kto nie jest zaproszonym gościem, to go wypraszam i go blokuję. I zawsze to można zrobić. Jest znacznie więcej spokoju, jest znacznie więcej miłości do siebie i znacznie więcej energii na robienie rzeczy, które kochamy robić i też tego, żeby doświadczać tej miłości od innych i zobaczycie, że wtedy mężczyźni będą się za wami uganiać jak nie wiadomo co. Nie dlatego, że uznawane jesteście przez cały świat za najpiękniejsze kobiety na świecie, chociaż pewnie będziecie to słyszeć, bo wy siebie uznacie za najpiękniejsze kobiety na świecie. Słuchajcie, chciałam wam jeszcze wspomnieć, że w związku z nowym sklepem do jutra, do końca dnia jeszcze są promki na Rampage, na kursy, także zapraszam was serdecznie. Cieszę się, że w końcu też sklep jest tak działa jak działa, bo wiecie, że zawsze było jakieś tam przechodzenie na inne Facebooki, grupy i tak dalej. Teraz w końcu wszystko można obejrzeć na jednej platformie, co mnie bardzo cieszy, bo to jest mega, mega wygodniejsze. Także jaram się. Może jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, jeżeli to się wydarzy przed moim snem, wrzucę wam link do pierwszego podcastu, a jutro będzie kolejny, także nie mogę się doczekać. Nadchodzi dużo fajnych niespodzianek. Ja też podjęłam właśnie tą szaloną jedną decyzję o tym, co się jeszcze wydarzy w tym miesiącu, także jest dziko i jest fajnie. Mój mąż mówi mi, że jestem wiedźmą, bo film się wyłącza albo zatrzymuje w moim towarzystwie. Czemu tak jest? No bo słuchajcie, im bardziej sobie też uświadomimy o tym, jakie my mamy, jak bardzo mamy wpływ, nasza świadomość, jaki ma wpływ na materię, na świat zewnętrzny, o tym mówiłam szczególnie wczoraj i dzisiaj w programie Celebrytka, to tym częściej jesteśmy w stanie sterować tym, co się dzieje dookoła nas i poruszać tymi cząsteczkami, więc to jest cudowne, zmieniać tutaj wszystko, jeżeli chodzi o energię, także... Rozgośćmy się w tym nowym, magicznym świecie wiedźmowym. Myślę, że szczególnie mogą doświadczać tego też kobiety, które słuchały Rampage Czarodziejka, bo tam bardzo się otwierałyśmy też na ujrzenie mocy naszego umysłu. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za waszą obecność w naszym live'ie. Mam nadzieję, że pozwoliło wam to trochę inaczej spojrzeć na siebie i na swój wygląd i na to, jaką miłość i jakim spojrzeniem zobaczycie siebie, swoje odbicie w lustrze dzisiaj i w kolejne dni, czy właśnie z taką miłością, czy znowu z narzekaniem, że o, coś mi nie pasuje, znowu coś jest nie tak. Za każdym razem, kiedy pojawia się ta myśl, że coś jest jeszcze nie tak, że coś jeszcze powinnyście zmienić, przypomnijcie sobie, walić te myśli, bo one są tylko z jakichś moich starych przekonań, kiedy ja uznałam, że coś jest ze mną jeszcze nie tak, a ja dzisiaj decyduję się zobaczyć, że ze mną wszystko jest tak i... że po prostu już jestem idealna, już jestem najlepsza, dzięki czemu każdego dnia będziecie widzieć glow up, jeżeli chodzi właśnie o wasz wygląd. Cudowny live, cieszę się. Cieszę się. Czekajcie, bo tu dużo się teraz pojawi wiadomości. Słucham ciebie od dawna, powtarzam, zasługuję na wszystko co najlepsze i dzwonię do mamy fryzjerki, powiedziałam o zrobieniu włosów, mama... To wpadaj, po zrobieniu dowiedziałam się, że zaoszczędziłam 1000 zł. Super. Mi wczoraj randomowo w nocy obok okna zaczęła latać papuga, bo komuś uciekła. Kocham. Papugi latają nawet.
Cudowny live, cieszę się bardzo. U mnie też tak było z podatkiem do Dania. Każdy ma 300-500 funtów, a ja 13 tylko. Mega, mega. Dobra, dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Ściskam Was mocno. I do usłyszenia w kolejnym, na kolejnym jakimś live'iku czy w innej przestrzeni. Buziaki i pa, pa.